to na przykład ja, teraz. Sezon pierwszy rozdziału drugiego trwa już ponad 100 dni. Po prostu mi się bardzo nudzi. Cześć, tu Ernest. I kto z was ma podobnie? W ciągu kilkudziesięciu ostatnich dni nie doczekaliśmy się prawie żadnej nowinki na temat fabuły Fortnite i nic nie zapowiada tego, że te ogromne drzwi zostaną otwarte jeszcze w tym roku. Jedyny event fabularny, o którym wiemy, to tak zwany złoty event. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że różne obiekty na domku na środku wyspy będą przeistaczać się w złoto. Wielu graczy Fortnite, w tym ja, uważa, że postać Oro może mieć coś wspólnego z tym wydarzeniem. Jest cały ze złota, jego nazwa oznacza złoto po włosku, a opis tej postaci potwierdza, że ma obsesję na punkcie złota. W moim ostatnim filmiku poruszyłem temat możliwego powiązania z opowieścią o królu Midasie, która opowiada o tym, że wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto. Wielu z was w komentarzach słusznie zwróciło uwagę na to, że jeśli to by okazało się być prawdą i wszystko, czego dotknie Oro, zamienia się w złoto, to by oznaczało, że Oro w pewnym momencie skorzystał z toalety w domku. Naturalnie, ponieważ wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto, kibelek, z którego skorzystał, zamienił się w złoto. Teraz uwaga, bo to naprawdę piorunujące. Umywalka obok nie jest złota. To nam jasno daje znać, że jej nie dotknął, aby odkręcić wodę. Jak on mógł? No ale może ponieważ jest ze złota, nie musi mieć rąk. Złoto ani nie rdzewieje, ani nie matowieje. A już tak trochę bardziej na poważnie, to może ten event zapowiada nam nowy typ maców, który wszedłby w drugim sezonie. Złote przedmioty byłyby bardzo rzadkie, w różnych losowych miejscach na mapie. A struktury zbudowane ze zebranego złota byłyby o wiele mocniejsze niż metalowe struktury. Przynajmniej o 200 punktów wytrzymałości. To chyba nie jest taki zły pomysł. Chciałbym też jeszcze raz poruszyć temat zestawu Iris. To, że ten zestaw będzie do odebrania na najnowszych, nadchodzących telefonach Samsunga, jest pewne na 99%. Muszę jednak dodać, że Galaxy S11 i S20 to tak naprawdę jeden telefon. Samsung od razu przeskakuje na liczbę 20, mimo tego, że zeszłoroczny telefon miał nazwę Galaxy S10. Galaxy Fold 2 za to wyjdzie pod nazwą Galaxy Z Flip. Ale to urządzenie będzie o wiele droższe i nie wiadomo, czy w ogóle będzie na nim coś do odebrania. Ale S20 to niemalże pewniak. Zestaw Iris powinien być do odebrania na telefonach Galaxy S20, S20 Plus i S20 Ultra. Możliwe, że Fortnite i Samsung zdecydują się włączyć możliwość odebrania tego pakietu na innych telefonach Galaxy, podobnie jak to było ze skinem Glow, który był do odebrania na ponad 20 telefonach. To nie jest jednak potwierdzona informacja i możemy tylko za to trzymać kciuki. Jedna z osób, która prowadzi oficjalnego, brazylijskiego Twittera Samsunga, na pytanie, czy Iris będzie do odebrania na telefonie Note 9, odpowiedziała emotką ciekawskich oczu. Więc może to nie będzie tylko skin na Galaxy S20. Dalej w temacie skinów to niedługo, premierę będzie miał film poświęcony Czarnej Wdowie. W zeszłym roku w grze odbyło się połączenie światów Fortnite i Avengers Endgame od Marvela. Do gry dodano wtedy nowy tryb z Thanosem i m.in. skina Czarnej Wdowy do sklepu. Na zwiastunie tego filmu można zobaczyć jej biały strój. A to jest koncept jej białego stroju. Krążą spekulacje, że ten styl zostanie dodany do Fortnite. Moim zdaniem Czarna Wdowa na pewno wróci do sklepu w tym roku. Super by było, gdyby dodano nowy styl, ale to też tylko spekulacje. Poza tym w grze jest pewien błąd, który może wam się bardzo przydać. FireMonkey zauważył, że w trybie kreatywnym można załadować jedną z map w trybie znajdź i zniszcz. Co ciekawe, nawet jeśli zaczniemy tą grę solo, na własnym serwerze, to wyzwania będą się zaliczać. Ten tryb jest naprawdę fajny, ale jeśli ktoś potrzebuje prędko zrobić wyzwania, bez przeszkód, to jest wasza szansa. I nie, nie ma za to bana. Inny błąd za to już nie jest taki pomocny. W grze jest pewien problem. Raz na jakiś czas uderzenia w słabe punkty w ogóle się nie rejestrują. To jest błąd, który ma zostać naprawiony w następnej aktualizacji. Tak zapewnia zespół Fortnite. Ale ta aktualizacja będzie prawdopodobnie dopiero 20 lutego. W filmiku ostatniej aktualizacji wspomniałem wam o jeszcze innym błędzie. Na silniku Fortnite pracuje nowy system fizyki o nazwie Chaos. Niestety nie działa on tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Wierzę, że z każdą aktualizacją będzie coraz lepiej. Ale na dzień dzisiejszy, no, coś jest nie tak. Poza tym, że niektóre skiny są zepsute, to w samej grze raz na jakiś czas możemy dosłownie ześlizgnąć się pod ziemię podczas podróży motorówką. Komuś nawet udało się odkryć sposób na wejście pod mapę przy użyciu tego pojazdu. Do tego triku potrzebujecie tylko trochę maców i motorówkę.
Motorówkę najpierw trzeba zamknąć w boksie. Po przygotowaniu boksa i ustawieniu motorówki trzeba w tym samym momencie postawić piramidkę i wejść na miejsce kierowcy. Za którymś razem, gdy staniecie w dobrym miejscu, wpadniecie pod mapę. Ale bądźcie ostrożni. Motorówki są ścieżką do wielu błędów, uważanych powszechnie za nienaturalne. I to tyle. Jeźdź! No, hello. Au!